jesteśmy bezpieczni. Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, MMA Bądź na bieżąco, a razem ze mną Sasza. Siema. Siema, zaczynamy od ciebie, czy zaczynamy od Kasiusza? Daj może od Kasiusza. Od Kasiusza, słuchaj, Kasiusz zrobił wagę, co więcej, zrobił jeszcze więcej wagi niż musiał. Powiedz mi tak szczerze, mega się przyłożył do treningów i do tych przygotowań, co? Co najważniejsze, że on jeszcze zrobił tą wagę w bardzo specyficzny sposób. Jak dla mnie, jak pod pryzmat tak dietetyczny, jak my patrzyliśmy to wszystko, tak jak z nim mieszkamy, to on faktycznie zrobił tą wagę tymi parówkami i wówkami. Serio? No on wyliczał kalorii w ciągu dnia, on powiedzmy czekoladę. On nie czekolada, ile tam 500 kalorii. I liczy przez pół dnia, ale potem sobie kupuje, powiedzmy, idzie do Maka, czy kupuje kilogram lodów. I no, boski boks, catering. To jeszcze w ogóle wchodzi na raz, nie? On zawsze naprawdę, co najdziwniejsze, że on naprawdę tyle pieprzał parówek i bułek, że no ja jestem troszeczkę zdziwiony, że mu się udało, bo ja obstawiałem, że nie zrobi. Myślałem, że myślałem, że tak czy siak się zatrzyma, bo na początku też mu szybko schodziło. On robi w sumie dwa treningi dziennie, no ale mówię, no bardziej przez to, że też musiał bardziej schudnąć, nie? Nie wiem, jak on ich robi, bo ni razu nie byłem z nim na jego treningu, tak żeby normalnie, no to nie wiem, na ile intensywnie i tak dalej, no ale wiem, że ten jego trener, no taki, z którym on zaczynał, to, że on jest jakby taki trener i jako jedyny, przed którym, tak jak Kasiusz mówił, że wstyd się opierdalać, tak jakby, nie? No to tak sobie obstawiam, że chyba się starał, ale mówię, no zrobił wagę naprawdę w dziwny sposób, że po prostu, tak jak on powiedział, podświadomość zrobi swoje jeszcze od początku, jak mu tam zostawało, nie wiem, 15 kg, ile, już nie pamiętam dokładnie. No i faktycznie zrobił, to mnie bardziej tak, wiesz, zaskoczyło. Także widzicie, jedząc parówki da się schudnąć. Kolejna sprawa. Ty jesteś przyjacielem Kasiusza, znacie się sporo, długo. Czy we wcześniejszych pojedynkach Kasiusz był tak zmotywowany, jak jest teraz? Bo szczerze, ja wiem, że on mówi, że się nie przejmuje, że to, że tamto, ale widać w jego oczach, że jest mega zmotywowany na Normana Parka. Był prawdę. No właśnie ciężko, bo ja też cały czas go analizuję tak naprawdę. On jest, tak jak on mówi, że on ma 101 twarzy, no mi się w ogóle wydaje się, że ja go znam bardzo dobrze. Wydaje mi się, że najlepiej ze wszystkich. Ale też cały czas go analizuję, no bo faktycznie on albo tak sobie rozumiał, albo on dużo potrafi ukryć, albo faktycznie jest jak jest, że on, no, że on się nie przyjmuje, że on wie, że on jak od początku mówi, jeszcze zaczynając jakiś konflikt, on mówi, że on po prostu jest przekonany i on sobie wie na przykład, że ma 2 miesiące, 3, jeżeli on mówi, że on jest przekonany, że on, powiedzmy, go rozjebie tak jak mówi, no to już tak z doświadczenia, naprawdę już ja jestem tak na to patrzę, że po prostu tylko zaufać. Bo też, no Kasiusz specyficznie wygląda, specyficzną technikę ma. Jeszcze od początku, jak my się zapoznaliśmy, no, też nie mógłbym wierzyć, że on w ogóle ma tam tyle medali, ile ma i że on w ogóle jest tam jakimś tam czynnym pięściarzem, nie? To tak po prostu na niego patrzysz, to dziwnie. No ale w technice potem jak z kim sparuje, nieważne w jaki sposób, no to jednak ma ten czas, cały czas wygrywa. Chodzi to w ogóle na sparingach nawet, nie? Nie chodzi już nawet o walki. Także to jest po prostu człowiek, który jeżeli on tak mówi, no to on naprawdę w to, nie to, że on sobie wkręca, on po prostu tak jakby to nawet nie wie, że on to wie. I to tak, on jest spokojny, do tej pory jest spokojny. On sobie robi teraz live'y, nie wiem, beka jakaś, już mówi, że mu tam kilka godzin przed i to on jeszcze przymusowo, on ma czasami taką presję, tak jak zawsze mówi, przed walką, żeby przypadkiem nie wyjść, a zbyt tak na luzie, nie? On czasami się boi, że mu kurwa, że on aż taki zwyluzowany, że mu jeszcze nie wejdzie ta adrenalina. To on specjalnie jeszcze chociażby tam jakąś godzinę, dwie przed treningiem, no to on już woli taką, że naprawdę ciszę, żeby z nim tam mniej gadać. On się chce przynajmniej sobie, już wtedy on sobie wkręca, nie? Wkręca, przypomina możliwe coś, żeby już wejść w tą rutynę, bo on naprawdę jest wyluzowany do ostatniej chwili. Możliwe to jest prawidłowo, bo w sumie nic nie zmieni to, że on będzie przez tydzień tutaj. Ja tak naprawdę nie wiem, jakby u mnie było, bo ja też bym wyluzowany, ale wiadomo, jakbym to ja teraz wiedział, że za 2 dni tu siedzisz w hotelu, za 2-3 dni masz tam chodzić, no to nie wiem, jakby u mnie było, bo do tego etapu już nie doszedłem, nie? Właśnie, i teraz poruszamy twój temat. Twoje niedoszłe starcie z Krychą UFC. Była kontuzja, tak? Chciałbym, żebyś więcej troszkę powiedział o tej kontuzji, która cię tak jakby dotknęła. Tak, złamałem 2 żebry na treningu, na pierwszym takim, można powiedzieć, poważnym treningu. Tylko szybko ci przerwę, czyli było złamane żebro, a nie jakieś tam naciągnięte mięsień, no bo takie te słuchy chodziły. Chodziły takie słuchy, bo też ja ich nawet i puściłem, bo ja nie zrobiłem na początku, ja zrobiłem rentgen. I on mi nic nie wykazał, dlatego ja byłem przekonany, że to już mięśni, bo mi tak powiedział taki jeden prywatny doktor, tak można powiedzieć, po prostu ziomek, który do mnie przyjeżdżał. I
No po prostu mówię, no jeżeli rentgen nie pokazał, to raczej to jest coś z mięśniami, że to też bywa i że może tak boleć, bo ja normalnie mogłem chodzić, nie? No mi kobieta pomagała rano, nie rano, w ogóle z łóżka wstać, to faktycznie no ja potrzebowałem pomocy. Po prostu wszystko, co jakby powoduje, żeby brzuch się napiął w jakikolwiek minimalny sposób, no to już była masakra. No i po jakimś czasie to tak długo trwało, że ja pomyślałem, no zrobię tą tomografię. Dobrze mówię, tomografię. Chyba tak, wiesz co, ja się nie znam na medycynie, co? No powiedzieli, że tomografia, że ona na pewno wykaże, bla, 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 no w sumie tak myślę, no dobra, no to już minęło trochę czasu, ale zrobię przynajmniej dla siebie, już nie tak jak dowód komuś, bo i tak to już poszły ploty, ja tam się obsrałem, tam bla, bla, i to myślę, no dobra, no to jest też, wiesz, ploty, to ja puszczę ploty, no to polecą, ja mnie Fedorowicz coś tam powiedział, no to też, w sumie, no jak nie mam czemu udowodnić, no to zostaje, no wiesz, to co ktoś powiedział. Zrobiłem tomografię i wykazało faktycznie, że mam złamane żebra, że mam złamane dwa żebra, tam 7-8 albo coś takiego. Mhm. Jakieś mała tutaj gulka, no w sumie ona chyba do tej pory jest, bo widzę, że trochę, ale raczej to już ta gulka jest odłamana, nie, bo ona mi nie przeszkadza, tylko widzę, że nie znika. No i od tej pory, a chciałem w ogóle, jeszcze ja tak sobie w głowie to nawet myślałem, że jeszcze wyjdę jednak do tej walki, wiesz, że tak próbowałem, mocne, bardzo przeciwbólowe jadłem, żeby zanim jak dałem decyzję, że nie, to powiedzieli mi, że wiesz, spróbuj po prostu, tak jakby mi dali takie bardzo mocne przeciwbólowe i spróbuj z nim zrobić trening. Jeżeli po prostu dasz radę robić treningi, no to lipa, ale będziesz robił przynajmniej treningi na przeciwbólowym, a z czasem to się zagoi i po prostu przynajmniej nie będę tracił dni, nie? No ale akurat wychodziło tak, że nawet na przeciwbólowym nie mógłbym robić trening, że taki, no takiej luźny, wiesz, no worek nie uderzysz, nic, walki z cieniem, ewentualnie mi się udało. Bez sensu. I te. No i jednak sobie już tak odpuściłem, powiedziałem, że też nie chcę w ostatnią chwilę dać i nawet szczerze mówiąc rozkminiałem, ale no tak, żeby chuja zrobić, ale pomyślałem sobie, że no, mi trochę nawet go szkoda było, bo myślę, tak tutaj akurat pomimo, że on tam mocno przesadził i w takich prywatnych sprawach, w chuj tak miałem do niego, no takie naprawdę już emocje po raz pierwszy w ogóle do takiego... No, tam było grubo między wami. Do człowieka miałem takie emocje, które miałem. Myślałem, że ja w ogóle nie jestem taki człowiek, żeby posiadać takie tak negatywne emocje, żeby po prostu z taką nienawiścią. Ale nawet wtedy pomyślałem sobie, że no, gość trenował, bla, bla, że tak po prostu no, wypadałoby, żeby zamiana ta była, nie? Po prostu myślę nawet w takiej kwestii finansowej, że ktoś liczy na to wszystko, nie? No, oczywiście. Liczy i planuje sobie przyszłość. Myślałem, moja przyszłość już jest teraz trochę tak jakby zjebana, bo mi trochę to wszystko popsuło, też plany prywatne, ale to przynajmniej dałem wiedzieć tak wcześniej, jak tylko mogłem. Sasza, to moje ostatnie pytanie, czy starcie z Krychą UFC dojdzie do skutku, czy raczej będziesz szukał kogoś innego i czy zawalczysz na gali numer 11? Ja powiem tak od siebie, gotowność wyrażam. To dalej tylko i wyłącznie zależy od MMA i od Mefedroniarza, czy on tam, nie wiem, sobie coś wkręca, nie wkręca, czy się nie cieszy tym, że akurat tej walki nie było, czy woli jakichś takich łatwiejszych rywalów, którzy dostają tak na ostatnich 2 tygodnie, bo wtedy oczywiście on sobie rekord może jakiś tam zrobić, ale ja też nie ukrywam, że ja zacząłem trenować już. W sumie od razu, jak tylko dałem radę trenować z tymi żebrami, no to już zacząłem trenować. Teraz jestem cały czas w treningu i też nie ukrywam, nie będę mówił, że o, się nie spodziewałem. Po prostu ja już jestem gotowy i otrzymuję sobie formy, żeby nie było, bo też ja tak jakby od zera zaczynam. I u mnie wymówek, jak nie ma żadnych kontuzji, a już staram się i pilnuję to wszystko, no to u mnie wymówek żadnych nie będzie, ja chcę tej walki przede wszystkim. Liczę na to, że 11 odbędzie się, dalej tak jak mówię, tylko wyłącznie od Fame'a i od Mefedroniarza, jeżeli on to nie, wiem, nie chce jakoś zamieść pod dywan, tak jak mówią. Czyli co, krótka piłka, Krycha, jeśli oglądasz ten wywiad, Sasza, jesteś gotowy? No ogląda. Jesteś gotowy? Ja jestem gotowy. No to czekamy na wasz pojedynek, panowie. Sasza, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Miło się rozmawiało. Do zobaczenia i widzimy się jutro na gali na walce Don Cassio. To bardziej wyglądało, że ja gadam, a ty słuchałeś, ale fajnie się ale jesteś dobrym mówcą. Trzymaj się, na razie. Cześć.